Witam serdecznie. Wiem, długo mnie nie było, ale już wracam. Wracam do Was jako profesor Sztanga. Teraz postaram się, żeby było systematycznie, żeby były fajne treści. Także, żeby być na bieżąco, zasubskrybuj kanał, daj łapę w górę i jedziemy z tematem. Dzisiaj o dobrze znanym, ale niekoniecznie lubianym powiedzonku, a raczej stanie rzeczy, czyli o domyśl się. Tak, właśnie o tym dobrze myślisz i nie tylko kobiety używają takich sztuczek. Powiemy sobie, skąd tak naprawdę bierze się ten opisywany stan. Co naprawdę czuje osoba, stawiając swoich bliskich świadomie, ale często też nieświadomie w takiej sytuacji. Dlaczego powinniśmy unikać tego stanu i jak to zrobić? Okej, przechodząc już w meritum, zaczynajmy. Stan znany przede wszystkim u kobiet, ale niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto zawsze i wszędzie wyraża swoje potrzeby i emocje otwarcie w 100%. No halo, czekam. Zbyszek, Jadwiga, Stefan. Nikt? No tak też myślałem. Człowiek jest niczym cebula. Jako dzieci, bez wielu warstw. Dlatego dzieciaki są szczere do bólu. Jednak z każdym jednym zawiedzeniem się, pękniętym sercem, oszustwie, zdradzie i wielu innych okropnych rzeczach zamykamy się. A tak naprawdę tworzymy kolejną warstwę i zamieniamy się w najprawdziwszą cebulę. I to nie taką polską cebulę, a najprawdziwszą, więc międzynarodową. Cebula ma gdzieś tak, no nie wiem ile warstw. A my, jako ludzie, jesteśmy na najlepszej drodze, żeby przewyższyć nawet ją. Z każdym kolejnym zranieniem czy nadszarpniętym zaufaniem tworzymy kolejną warstwę, która ma nas chronić. Poniekąd jest to naturalne, bo kto ma ochotę cierpieć? Ale niestety, jak to bywa z ciężką i twardą zbroją, po prostu ciężko się w niej poruszać. I tak samo z naszymi warstwami. W końcu zamkniemy się tak, że nikogo nie wpuścimy do naszego serca. Nikt nam nie pomoże, ani nie potrzyma za rękę, kiedy będzie trzeba. Oprócz oczywiście sztangi. Sztanga nie pyta, sztanga rozumie. Sztanga przytuli, pogłaszcze. Niekoniecznie miło, ale zawsze coś. Sztanga jest fajnym dodatkiem. Uczy nas wytrzymałości, siły, życia. I nie tylko na sali treningowej. Również w naszej codzienności, w życiu. Nie pozwól jednak, żeby została ci tylko ona. Naucz się prosić o pomoc. Mówić wprost o swoich potrzebach. Marzeniach, oczekiwaniach, ale również sygnalizować, gdy coś ci się nie podoba i jest ci źle. Bo skąd ktoś ma to wiedzieć? Przecież nie siedzi ci w głowie. Zarówno kobiety, jak i faceci. Mówię do was! Często to stosujemy. Przyznaję, czasami lepiej jest przemilczeć sprawę, ale często nie. Na zadanie domowe każdy otwiera okno i krzyczy o swoich potrzebach. Nie no, żartuję. Dobre. Znajdź jedną sytuację dziennie, w której zamiast czaić się jak tygrys, po prostu powiesz, o co ci chodzi. Pozdro! Zalajkuj, zasubskrybuj. Do zobaczenia!